witam się z moimi graczami na Jokantosie, a konkretnie w Nadziei Sterna, tej konkretnej małej osadzie położonej gdzieś tam w górach, prawda, przy łańcuchu górskim konkretnie, na odosobnieniu, z dala od najbliższej Perse imperialnej cywilizacji, taką bardziej pełną gębą, co na Jokantosie nie jest specjalnie wielkim osiągnięciem, ponieważ reprezentacja cywilizacji imperialnej pełną gębą to jest port męczeński, który do największych nie należy. A wy, znajdując się w tym osaczeniu, odosobnieniu, z daleka, daleka od tej cywilizacji, w tym małym światełku, punkcie światłości, osaczeni przez mrok zabobonów i prymitywnych aszlenów dookoła, tych lokalnych ludów, jesteście tutaj i dokonujecie zbożnego dzieła, można powiedzieć. A jakie są wasze postępy, to o to spytam się was, ponieważ nie tak dawno żeśmy znów grali od ostatnich naszych przygód oraz tego, co żeście się dowiedzieli pośród właśnie lokalnych tutaj aszlenów, wypytując, czy ktoś zechce przypomnieć. Teraz się spytam, jakie informacje w ogóle wpadły wam w łapki? Ponieważ przepytywaliście różne osobistości i pewnie jakieś konkluzje też wyciągacie, tak powoli. Ponieważ brat Lamarck zabiera was od jednego miejsca do drugiego, dowiadujecie się tego i owego. No i właśnie, czego takiego żeście się dowiedzieli i jakie są wasze kolejne deklaracje? Nie chcę wskazywać palcami, więc kto pierwszy, ten lepszy, kto bardziej władny się wyspowiadać, temu imperator sprzyjać będzie. I wcale dobrze. Nie chodzi tutaj o mistrza gry. Okej, dobrze. Zatem, o wielki imperatorze we wszechświecie, wysłuchaj mojej spowiedzi. Kaspar dotarł do informacji, że doszło tutaj do okrutnego mordu u człowieka, który raczej nie powinien być do tego zdolny. I to najbardziej przykuło jego uwagę ze wszystkich. Ponadto też byliśmy u kamieniarza Markusa, który zdradził nam, że wiedzącą wszystko o Aszlenach jest tak zwana aszleńska wdowa, a Eszech bodajże, tak? Esha Rein, to jest Esha jej imię. Esha Rein, dobrze. Esha Rein. Co tam jeszcze było? Więcej grzechów, imperatorze, nie pamiętam, za wszystkie szczerze przepraszam, może ktoś inny. Proszę. Jeden chory uciekł na jakieś miejsce z dala od tej Nadziei Sterna. Na miejsce, gdzie zaczynają się kamienie i pietrzyste podłoże ze śladami się urywa. I tam coś czuję, że coś się złego czai. Tak. To jest jedno ze spowiedzi, znaczy z takich właśnie słów, które, opinii i zeznań, które uzyskaliście też właśnie od Markusa, że jego jeden z towarzyszy, też kamieniarzy, który zachorował straszliwie na podobną dziwną gorączkę, tak jak i on, pewnego wieczora, kiedy patrol wracał z obchodów wokół murów, wyrwał się, po prostu odtrącił ich i w amoku pobiegł wrzeszcząc i wyrzucając ręce w powietrze, aż ponieważ, jak się dowiedzieliście, sam Jokantos jest o tyle niebezpieczny, że Księżyca nie posiada żadnej naturalnej satelity, to tutaj noce są niesamowicie mroczne. A skoro są niesamowicie mroczne, to i szukanie tego mężczyzny w nocy miało się z celem. Natomiast kiedy grupa poszukiwaczy, przepatrywaczy ruszyła jego śladem dnia kolejnego, doszli do właśnie kamienistych ostępów, które leżą u podnóża tego łańcucha górskiego, tego w zasadzie tej rejonu
gdzie zaczynają się te wzgórza konkretne, o których tutaj zresztą wielokrotnie się opowiadało, tak? W takim lub innym kontekście. No dobrze, jeszcze czy Wilhelm ma coś do dodania? Czy może nie? Czy może tak? Czy może nie? Stwierdzenie, brak istotnych informacji do przekazania. No dobrze. I w takim to szyku złożyliście razem wszystkie pozyskane informacje, natomiast jakie interpretacje ich będą od was zależy. A jak pamiętam, skończyliśmy ostatnio przepytując mężczyznę imieniem Abel, tak? Który, tak, dokładnie tak. Który jest, znaczy tam sprawuje dozór przy zagrodach z groksami i inszymi tymi bestiami takimi hodowanymi tutaj, czy to na mięso, czy to właśnie pociągowymi, czy to do roboty inszej. No i on tam żując, prawda, słomkę, a był taki już mniej więcej powiedzmy połowa dnia, się zbliża taki południe. On był wam władny opowiedzieć to i owo. A dalej brat Lamarck, który wam tutaj zresztą towarzyszy i oprowadza, jak się zdaje, bardzo wielkim entuzjazmem, ciesząc się, że no, bądź co bądź funkcjonariusze wyższych instancji pod przywództwem Aristarkusa uśmiechnęli się do nich, no to prowadzi was, gdzie sobie zażyczycie. Więc takie pytanie, gdzie teraz sobie życzycie, żeby was zaprowadził? Bracie Lamarku, już południe się zbliża. A to racja. Chodzimy tak i chodzimy. Myślę, że to chyba odpowiednia pora dla nas, żeby udać się na jakiś posiłek i trochę odpocząć w pokoju. To słońce źle działa na nas, poza światowców. A to dobrze, dobrze. No jak tak sobie życzycie, moi mili, to chodźmy. No możemy zagościć jeszcze, prawda, na plebanii, aczkolwiek tam możecie się spodziewać też dobrego wyżywienia, chociaż braciszkowie gotują troszkę bardziej wstrzemięźliwie niż lokalny, prawda, nasz dobry kuchta z zajazdu. Myślę, że nie będziemy nadwyrężać opata i zjemy w klocie. Co na to wy panowie? Ciało, ciało potrzebuje materiału, potwierdzam. Ja tutaj sobie teraz tak przypominam, że przecież kurczę nie pokazałem wam awatarków, a niektórych postaci mam, więc zarzucę tutaj pyk. Możecie sobie zobaczyć. Zobaczę, gdzie ją zarzucić, a tu. Ktoś wygląda jakby nie spał od 2 tygodni. No, to jest Aristarkus właśnie. Taka przywara jego bycia psykerem, tak? Wygląda jakby ktoś go wałkiem do ciała 15 razy pierdzielnął. To jest, to jest opat. Nie aha. Opat, dobrze. Okej. Okay. To jeszcze odgrywy jest? Ten jest Lamarck, Aristarchus i opat, dobrze. On się nazywa Sky, tak? Tak, Sky. Dobra, Sky. Co czyta się jako Sky? Sky, dobra. No dobrze. Więc no sprawy wyglądają jak wyglądają. Schodzicie się powoli do tej kloty. Gdzie o tej porze no jest mniej gości, większość albo pracuje zajmując się doglądaniem stanu całego obozowiska, albo no, słychać generalnie pracę, jakieś tam uderzanie młotków, jakieś tam kobiety przede wszystkim sprzątają wokół i w samej katedrze część się tam wiesz, no, doglądają te sprawy, tam wiadomo jakieś ławki jeszcze ktoś wnosi, zbija i tak dalej.
Więc jest skromna troszkę pracy. Natomiast wy jeszcze dostrzegacie, że Aristarchusa tutaj per se nie ma. Widzieliście go, jak kręcił się w towarzystwie opata, tudzież jeszcze braciszków, w samym, no po przeciwnej stronie, czyli tutaj pod plebanią, tak? Mhm. Konwersowali, wymieniali się jakimiś spostrzeżeniami, chociaż no z odległości wcale nie tak małej, to trudno usłyszeć, o co chodzi, tak? No dobrze, ale was wprowadzają tutaj na tą salę wspólną. Ten sam znajomy wam aszleński gospodarz, zimperializowany, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kulturę, uśmiecha się do was, przygładza tego swojego wąsa i tak tym krępo podstępuje, no bo wiadomo, że on wam, jak wspomniałem wcześniej, tak mniej więcej do połowy piersi sięga, bo jest taki troszkę krótkawy. No i tak, zacni goście, czegoś sobie zażyczycie. 3 obiady do naszych kwater. Oczywiście. Coś... To będzie... Może stek z Groksa. Co wy na to? A dobre, nie myślę. Jak niedobre, jak dobre, no. No mięso to mięso. No mięso. Czego by nie chcieć? No. Jednostka biologiczna, prośba. Od od jednostki z organizacji Adeptus Mechanicus. Proszę o zmielenie całego przedmiotu w celu uzyskania konsystencji możliwej do konsumpcji. Tak się... co, że falafel chce ta? No, po prostu zmiel mu to, zalej wodą, niech smakuje. Ja chcę średnio wysmażony stek. Ja się tak drapie, tobie to wiadomo, się nie wysmaży, to się wysmaży. Oni tam, zresztą widzieliście przez uchylone drzwi do kuchni, mam taki duży ceglany, w zasadzie kuchnię per se, na której są takie wielkie druty a la rusztowe i pod tym jest palenisko, a nad tym taki wielki chwyt dymu, nie? Pochłaniacz. No i na tym można gar ustawić, czy zawiesić, no i takie mięsiwo, wielkie płaty smażyć. Znaczy opiekać w sumie. No i ładny się zapach roznosi, kiedy jakimiś jeszcze lokalnymi przyprawami tam posypują. No i oczywiście synkom zadał rozkaz, żeby zaczęli smażyć dla naszych zacnych gości. No i... Ile płacimy? Nie, drodzy panowie. Jesteście tutaj naszymi zacnymi gośćmi. Opat sam uiścił za was opłatę, ażeby jak najlepiej sprzyjać waszej tutaj wyprawie, żebyście nie musieli sobie głowy zawracać innymi rzeczami poza waszym zadaniem, tak mi powiedział. Więc wszystko jest opłacone. Wieczerzajcie, tudzież obiadujcie, tudzież śniadajcie, czy jak tam, co wy tam żrycie, tam na innych planetach, nie wiem, no w każdym razie smacznego. Dobrze, to w takim razie poprosiłbym jeszcze jakiegoś tutaj lokalnego napoju, który nie grozi chorobą żołądka. Piwo. Dobrze. Ponieważ jest fermentowane, no to wiadomo, że nie grozi, tak? No i faktycznie tak. Podali wam po takim prostym piwie pędzonym tutaj w połowie przez Aszlenów, w połowie przez braciszków i... To zjemy w naszym pokoju. Oczywiście. No i... Wilhelm zwraca się do brata Lamarka, tak? Stwierdzenie. Prośba. Bracie Lamark. Tak? Prośba od jednostki Adeptus Mechanicus o pomoc w poszukiwaniu. Ze względu na potrzebę kilkuminutowego odpoczynku potrzebuję twojej pomocy. On tak czy się... będzie możliwość uzyskania informacji, bądź też mapy katedry w celu sprawdzenia i uzyskania informacji na temat samej katedry, jej budowy, konstrukcji? Zapytanie. Znaczy, że plany konstrukcyjne chcecie? Ej, to w sumie nie jest głupie, żeby poszukać tam po kątach.
On tak... wszystko się w katedrze działo, tak? Mhm. Właśnie. Ja tak mówię, dobrze, ja w takim razie biorę swoje i idę na górę. Mój przyjaciel Ukrainie, czy mógłbyś się ze mną udać? No dobra, w sumie okej. Okay. Czyli chcesz, żeby brat Lamarck ci to, bo chcę tutaj doprecyzować, chcesz, żeby on ci to przyniósł, tak? Tak. Prośba stwierdza... o przyniesienie za około pół godziny. W celu odpoczęcia i rewitalizacji energii. On tak skinął głową, zauważa, że troszeczkę w nim to wywołało konsternacji, ponieważ on się na takich rzeczach po prostu nie zna i najpierw myślał, gdzie by o coś takiego pytać, ale w końcu sobie wykoncypował, że przecież zapyta na plebanii i oni tam powinni wiedzieć. Stwierdzenie, no i... najszybciej do znalezienia w archiwach bądź możliwych informacjach na temat budowy i konstrukcji. No tak. Doprecyzowanie, nie potrzebuje informacji na temat dokładnych, ogólne plany bądź też sama budowa konstrukcyjna. No dobrze. Bądź księgi historyczne na ten temat. Możliwość zapytania Adeptus Mechanicus. No tak się... Zrobię co w mojej mocy jest. No i tak skinął się ci głową, odchodzi. Niech komisja cię chroni. Imperator ci zapłać, bracie Lamarck. Dziękuję, wzajemnie. No i... Niech komisja cię chroni. Dobrze, no to on odszedł w swoją stronę, podążając za waszymi dyrektywami, a wy macie czas na rady w takim razie. Ja tak do Kaina. Kain, zabezpiecz drzwi, jeżeli mógłbyś. Okej, okay, dobra. W tym sensie, żeby się o nie oparł, wiesz. I sobie tam jadł. Muszę się z wami czymś podzielić, ale musi to zostać między nami. Widzisz, okay, że ja odpinam swojego Voxcoma, kładę go pod poduszkę, żeby go wyciszyć. W tym momencie tak zwracam się do niego, podać wszystkie jednostki biologiczne, podać Voxcomy. To w takim razie daję mu Voxcoma. Otwieram końcówkę, wyjmuję baterię. Sprawdzam, czy nie ma jakiejś dodatkowej. Czekam minutę, żeby energia tam przepłynęła. Zrobię to samo ze swoją. W porządku. To dla ciebie bardzo proste i rutynowe, bo to są też urządzenia proste i rutynowe. Wskazuję na Kaina. Proszę podać. Dobra. Robię to samo i chyba mi pod poduszką. Po czym siadam na niej. Tak, okay, żeby one cały czas były pod tym, pod moim tyłkiem. Dobrze. Drogi nasz przyjacielu Wilhelmie, ja jako śledczy staram się patrzeć na pewne rzeczy, wyłapywać szczegóły, tylko jedno wciąż mi umyka. Czy pamiętacie, jak przybyliśmy do portu męczeńskiego pierwszego dnia i szukaliśmy Aristarkusa? No, potwierdzam. Zaczepił naszego przyjaciela Wilhelma, naszego brata Wilhelma, pewien starzec. Do tej pory nie wiemy dokładnie, co nam powiedział. Ty to tylko zrozumiałeś, ale kazałem ci zapisać dokładnie to, co on mówi. Mógłbyś przytoczyć? Oczywiście, tutaj zmieniając tak jakby czytał dosłownie na jakiejś mównicy. To znowu on. Znowu tu jest, w kłamstwach zatopił na was kruczy wieszcz. Kłamstwo, 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 trzy twarze ma, a pierwsza z nich jeszcze dwa. Krwią spłynie jego wzgórze, tak opowiadam, tak o wam wróżę. Głupcy do piersi swych tulą żmije, biada ich sercom, krew w nich przegnije. Złokniona dusza i władza jego skrywa się za oczami świętego. O cholera. I teraz, moi drodzy, ta przepowiednia bardzo dużo mi wyjaśnia. Ale na ile chcesz tej przepowiedni wierzyć?
W sumie klucze wieszcz się sprawdził, już go odstrzeliliśmy. Miał dwie twarze, zostały jeszcze dwie do odstrzelenia. Dobrze, i teraz tak. Dla mnie kwestia jest tu, przynajmniej tak mi się wydaje, na tyle, ile mnie uczyli w arbitraturze, zwracać uwagę na takie szczegóły. Kwestia jest tu taka, zauważyliście, że wszyscy wokół nas są przepełnieni dumą, taką wręcz przesadną, a zniszczycielskie potęgi, z tego co wiadomo nam, prostym ludziom, szukają właśnie tego. Nie wiem, jak się to ma, ale jeżeli dobrze rozumiem, to taka teoria jest ustawiona z pewnego powodu. Podejrzewam, że ma jakieś związki z Drususem. Jeżeli to prawda i jeżeli Drusus spotkał tu coś, co zwalczył, to mogło to coś, ten krótszy wieszcz, uznać to miejsce za swoje, jego wzgórze. A chwila, mieliśmy takie wzgórze z krukami, to było tego dużo. Znaczy nie, tamto, tak dla sprostowania, to była po prostu skała, gdzie te kruki siedziały i się na was patrzyły, tak? Ale to nie było wzgórze. Chcę sprostować. To dobra, to jednak była skała, przypomniało mi się. Dobra, musiałem się nie wyspać, ale dobra. Dobrze, a teraz tak, i w tym momencie na chwilę się Kaspar zamyśla, że tak powiem, i zastanawia się, jeszcze stara sobie przypomnieć to przepowiednie i tak patrzy. Trzy twarze ma, pierwsza z nich jeszcze dwa. Ta część jest trochę niegramatyczna, ale znaczyłoby, że nasz wróg cały czas nas okłamuje. Posługuje się po trzykroć kłamstwem. Okej, nie mogę skończyć? Dziękuję. Trzy twarze ma, a pierwsza z nich jeszcze dwa. Pierwszy nasz wróg objawił nam się jako zabójcy, ale jednocześnie był także wieszczem. Ewentualnie chodzi o jeszcze dwie twarze, które zostają przed nami na razie ukryte. I teraz krwią spłynie jego wzgórze. Tak opowiadam, tak o wam wróżę. Patrzę się na Wilhelma. Dobrze pamiętam? Tak, pan przygląda się tej kartce. Tak. Dobrze, więc zobaczcie sobie. Ginęli ludzie. To zabójstwo, które już było w okolicy tego wzgórza, na którym stoi katedra. Tak? Poza tym ludzie ginęli od chorób tutaj, czyli już mamy kolejne śmierci. I teraz tak, głupcy do piersi swych tulow żmije, biada ich sercom, krew w nich przegnije. Kolejne odniesienie do chorób. Złakniona dusza i władza jego skrywa się za oczami świętego. Ja się tak patrzę na tą katedrę, bo ją z naszego pokoju widać, prawda? Tak. Czy ona ma jakieś witraże, jakieś okna? Okna ma, choć ich witraży, ponieważ wewnątrz jest ciemno, tak, to nie sposób ci zobaczyć ich formy, ani tego, co przedstawiają. Trzeba było wejść do wewnątrz, żeby zobaczyć światło wpadające jaśniejsze z zewnątrz, rozumiesz? Aha, czyli po prostu posiada witraże. Tak. I teraz tak. Czy pamiętacie, jak walczyliśmy z krótszym wieszczem i co nam mówił Arystarkus? On nas widzi. Ten ktoś nas widzi. Nie widzi jego jako takiego psionika, tak jak oni się zwykle wykrywają, tak jak tłumaczył nam to Arystarkus. On mówił o jakimś wiecie, który nie widzi. Widzi mnie, widzi nas.
Więc możemy przyjąć, że to coś, z czym walczymy, posługuje się krukami. I teraz, dlaczego tak uważam? Dlatego, że ten jego kult zachowywał się dokładnie tak jak kruki. Każdej ofierze wydziubywał, wyłupywał oczy. I ostatnia część tej przepowiedni. Złachniona dusza i jego władza skrywa się za oczami świętego. Albo tu chodzi o osobę, albo jest to, tak jak być możliwe, przenośnia do katedry. Święty Drusus ma być w katedrze. A to są oczy Drususa, pokazuje im te zaciemnione witraże. Ewentualnie chodzi tu o jakiegoś brata, który się mianuje świętym, a tak naprawdę w nim tkwi te zło i to on jest psionikiem, którego my nie widzimy. Ale by się tego dowiedzieć, to po pierwsze, musimy zbadać wzgórze. Ty musiał być doskonały pomysł, Wilhelmie, z tymi planami katedry, a ja musiałbym obejrzeć katedrę od wewnątrz, ale bez brata Labarka, bo jeżeli to on jest tym złym, który się kryje za oczami świętego, czyli za tą szatą, za tą maską dobrego, a tak naprawdę działa dla złego, to zdradzimy się przed nim. Aristarchus mógł zostać przyćmiony i nie widzi tego. Bo zbyt dużo modłów, zbyt dużo szeptów. Ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mi uwierzycie i czy zechcecie w ogóle tego słuchać, ale powiem wam w sekrecie, przynajmniej Kane'a znam na tyle dobry, że mi chyba uwierzy. No, dawaj. Aristarchus jest potomkiem, nie wiem w jaki sposób i w jakiej linii, ale sam mówił, że jest potomkiem Drususa. Z kolei... No? Tak, to jest po pierwsze, a poza tym dziwi mnie opat Sky. Dziwi mnie. Znałem takiego kapłana, który siedzi, pije herbatkę i się przejmuje jedzeniem, a nie zajmuje swoimi rzeczami. Ludzie to mu umierają. A on nie miał czasu nas przyjąć pierwszego dnia. Co robił? Nie wytłumaczył się z tego w żaden sposób. Jeżeli to przez niego mówi złe, to znaczy, że musi jakoś nabierać i Aristarchusa. Nie znam się na tym. A tak naprawdę myślę, że tą przepowiednię może by wyjaśnić nam tylko jedna, jedyna osoba. Esha Rain. Aszleńska wdowa. Moim zdaniem kwestia jest taka, trzeba jakoś odciągnąć Lamarka ode mnie, jak ja będę chodził po świątyni. Żeby nie być na jego oczach, jeżeli to jest on. Ja go mogę czymś zająć. Wiesz co? Idź z nim w góry, Kane. No, to właśnie zamierzałem właśnie go tam odciągnąć. Jeszcze tam kogoś wziąć do obstawy, kiedy wy to będziecie na miejscu się bawić. Dokładnie. A te plany są naprawdę doskonałym pomysłem, Wilhelmie. Chyba myślimy podobnie. Potwierdzam. Poza tym historia zapisana w tych danych może... Wilhelmie, może powtórzyć? Potwierdzam. Poza tym historia zapisana w tych danych może nam świetnie pomóc. Stwierdzenie. Musimy się pośpieszyć. Tutaj tak Wilhelm uchyla się taki, starając się pokazać, żebyśmy wszystkie głosy trochę ściszyli. Jeżeli potwierdzenia są słuszne, dwie osoby mogą być w niebezpieczeństwie, większym niż się spodziewamy. Musimy przyspieszyć nasze działania. No to Ken już tam dogryzł ostatni tam kawałek swojego steka. No, po czym wstaje? No,
to lecimy. No dobrze. Dobrze. Kiedy wychodzicie, spotykacie idącego naprzeciw wam właśnie brata Lamarka, który w dłoni trzyma zwinięty rulon jakiegoś pergaminu, gdzie tak podchodzi do Wilhelma. O! No, dobry śledczy, bracie Wilhelm. No, mam te plany, o któreście prosili. Nie było łatwo wytłumaczyć, ale konstrukcyjne się znalazły. O proszę, to zresztą te oryginalne, według których było budowane wszystko. No i podaję ci tutaj. Znaczy, nie mam per se dokładnych, tak, ale... Ale teraz, jak to było, czekaj. Powiększ to, dziękuję. Dobra, widać. Już. Ja już widzę doskonale. Jest, jak ktoś to musi zniknąć na 10 minut, wy w tym czasie po katedrze pobiegajcie. Okej. Okay. No więc jak to sprawa wygląda? Katedra nie, ma... Nie, akurat się zielimy. Okay, no spoko, ale mówię teraz o samych planach, tak? Które tutaj widzicie. No więc katedra, no kształt ma jaki widać. Czyli jest owalna, z charakterystycznymi tutaj z boku, znaczy po czterech takich, powiedzmy, narożnikach są wspornikowe wieże. No cóż, no jedynka to jest oczywiście taka ścieżka tam dojścia. Dwójka to są, zresztą jak sami widzieliście, odpowiednie schodki, takie skromne, z wielkimi wrotami. Dalej trójka zaznacza nam filary wspornikowe, które dźwigają ostateczną część, czyli taką kopułę wielką w samym centrum, z tego co widzicie, bo jest też taki boczny rys zachowany. No i słucham? A gdzie są witraże? Witraże, tak. Mniej więcej tu i tu, tak? Bo z tej strony... A nie ma żadnego nad ołtarzem ani nic, żeby światło z drugiej strony wpadało? Nie. Dobrze. Bo z drugiej strony jest góra, tak? Aha, okej, okay, dobrze. Mało by co... Dobrze, dobrze. Czyjeś ubranie widzę. Nie wiem, kto to tu rzucił. To ja. Tutaj tak stwierdzę. Wilhelm tak robi notatki. Stwierdzenie do brata Lamara. Robię notatki dla przypomnienia i informacji, żeby łatwiej było zapisać. On tak potakuje. I rozkręcać się. Dobrze, dobrze. Dobra, czwórka. Zapytanie. No może dookreślę tylko, co tutaj widzicie. Czwórka to jest taki centralny... co jest zresztą charakterystyczne dla świątyń imperialnych, tak? Świątynia imperialna to nie jest tak, że jest długa katedra i na samym końcu jest dopiero ołtarz. Nie, ołtarz zajmuje centralne miejsce i on jest otoczony kongregacją. To jest bardzo charakterystyczne i tym należy pamiętać, bo to jest odwzorowanie, że tak powiem, struktury imperium samej w sobie. Tak jak jest święta Terra w centrum i ją otacza imperium, tak Złoty Tron otaczają kolejne struktury imperialne, aż w końcu i sama gawieć, tak? Co symbolizuje takie trwanie właśnie w tym przy sercu, przy tym rdzeniu. Więc jest tutaj taki występ lekko uniesiony, gdzie jest ołtarz, za którym kapłan odprawia ceremonię i przy okazji ciągle obraca się ku zebranym gościom. Że to nie jest tak, że on stoi, jest statyczny, tylko całą kwestią typowej ceremonii imperialnej jest ciągły też ruch wokół tego podwyższenia, wokół samego ołtarza, symbolizujący zmianę, symbolizujący nie, może nie tyle rozwój, co
ruch sam w sobie. No i tak można jeszcze dywagować. Dobrze, dalej piątka. No to wiadomo, to są ławki. Szóstka. Tutaj macie taką część dzielącą. Część właśnie... znaczy to jest taka bariera z żelaznych, nie tyle krat, co właśnie takich prętów. Łącznie ze sobą połączonych. Często to stanowi taką pseudościanę, na której wywiesza się jakieś sukna, jakieś ozdoby, obrazy, tudzież wstęgi, jakieś właśnie proporce i tym podobne, symbolizujące bardzo wiele, ale w każdym razie ta część, ta szóstka, oddziela to, gdzie jest dostęp dla ludzi, tak, dla wiernych i gdzie przeprowadza się całą ceremonię, od miejsca takiego dla samych kapłanów, tak? Chociażby siódemka, tam są krypty, znaczy nie tyle krypty, co takie miejsca na sarkofagi, że najważniejszych hierarchów w danej katedrze, tudzież właśnie może nie tyle nawet świętych, co właśnie zasłużonych bardzo, chowa się w katedrach na symbol tego, żeby po prostu pielgrzymi mogli, prawda, przychodzić, modlić się przy nich, a także uważa się, że jeżeli pochowa się zasłużonych, to oni stają się poniekąd patronami danego miejsca. Oczywiście tutaj katedra jest na tyle młoda, że tam nikogo nie ma. Tam są po prostu otwarte takie luki na te sarkofagi i one są puste, jak wam tłumaczy brat Lomark. Dalej. Ósemka. Tutaj w tym zagłębieniu znajduje się póki co wielki posąg orła imperialnego. Aquili. Słucham? Tak, Aquili. To znaczy, jak wam tłumaczy brat Lamarck, to jeszcze w innych miejscach też mam postanąć się odpowiednie posągi, aczkolwiek to jest na razie rzecz tylko ozdobna, więc nie jest potrzebna do wykończenia. Tak, a był on poświęcony, czy jeszcze nie? Ten posąg? Tak. Prawdopodobnie tak, chociaż brat Lamarck no nie jest ci w stanie odpowiedzieć, to trzeba się spytać opata. Aha. Dalej, dziewiątka. Co? Dziewiątka. Tak. Tutaj są ustawione takie małe piedestały na posągi świętych. I tylko niektóre są zajęte. Jak widzicie, tak? Tutaj. Reszta jest wolna, no i z czasem się to będzie po prostu dostawiać. Też nie jest to ważne dla działalności katedry, to jest po prostu rzecz bardziej ozdobna i taka troszeczkę jak obrazy się obecnie w kościołach wiesza, tudzież robi się malowidła ozdobne. Nie są integralną częścią i z czasem po prostu się je dodaje w zależności od tego, kogo uznają za godnego wyświęcenia, tudzież czy no wiadomo, jak to bywa, nie? Nie jest to integralne, a dziesiątka, no to są oficja właśnie tych kapłanów, czyli jakieś no póki co wiadomo, mają tutaj tą plebanię zrobioną generalnie z czego? No z prefabrykatów wojskowych. Tak. Tymczasowe. Tak. Natomiast później lokale właśnie przyjęcia i tak dalej, miejsca, w których kapłani będą żyć, wieczerzać i sprawować władzę,
zostają przeniesione na tyły katedry. Co też póki co jest tylko na wykończeniu, tam jest w zasadzie skład mebli, są tam, wiesz, przygotowywane jeszcze rzeczy, no wiadomo, stoły poskładane i tym podobne rzeczy, tak? To nie jest jeszcze skończone. Ale też nie jest to potrzebne do funkcjonowania katedry. No. Kaspar się tak przygląda tym planom. I to wszystko wykonaliście w 2 lata, tak? No tak. Imponujące, doprawdy imponujące. Wielka jest tutaj łaska Imperatora, że pozwolił na tym pustkowiu. Bracie Lamarck, chcę się dopytać jeszcze, bo nie znam historii świętego Drususa. Ale dlaczego ta katedra akurat tutaj ma stanąć? Ma jakieś ona specjalne znaczenie dla historii tego świętego? No ja może tak bardzo to się nie znam, bardziej to by się znał na tym pewnie Aristarkus, albo ten, znaczy, albo Obackej, albo właśnie wasz Aristarkus. Bo słyszałem, że rzekomo z Drususem w długiej linii spokrewniony jest. Natomiast no wiem, że z tego, co nasz opat opowiadał, że święty Drusus rzekomo we wczesnych dniach swej krucjaty przez sektor Calixis, wyzwalając te światy i włączając je do wspólnoty imperialnej, tutaj stoczył największy, najkrwawszy bój, gdzie sam swych ludzi do walki, prawda, zaciągnął i prowadził. Ale wiem tylko, że w tym miejscu bój swój wielki stoczył. Jaka była dokładna jego natura, niestety mi nie wiadomo, bo w zapiskach kościelnych też niewiele temu czasu poświęcono. Natomiast wiem, że no opat jako tak ważne miejsce, jak miejsce, w którym dokonano de facto przyłączenia całego świata do imperialnej władzy, no to dość ważne miejsce, żeby postawić taką katedrę. Zresztą w sektorze, w podobnych miejscach stawia się świątynie, prawda? Co jest zresztą faktem, bo na upamiętnienie jakiegoś wydarzenia dobrze jest postawić świątynię w tamtym miejscu, jeżeli nie jest zajęte, tak? Żeby pomnik, no. No tak, tak. Dobrze. To w takim razie ja się tak patrzę. To bardzo dużo nam pomaga, zdecydowanie tak. Na pewno udamy się albo do opata, albo do naszego mistrza Aristarkusa, żeby z nim o tym jeszcze porozmawiać. Ale tutaj chyba nasz brat Cain miał do ciebie sprawę, bracie Lamarck. A, rzeczywiście. Słucham cię, bracie Cainie. Mianowicie, czy mógłbyś mi pomóc w poszukiwaniu właśnie na tych wzgórzach? Bym ciebie potrzebował, jak i też jeden sam z dwóch chłopaków do obstawy. A, w porządku. Zorganizuje się jakiegoś jeszcze jednego chłopa. No. A my tylko takiego, który by też potrafił trochę tropić. No wiadomo. Ale tutaj ci pewnie potrafią, a my pogrążymy się nad rozmyślaniem z Wilhelmem na temat katedry. W porządku. I zbieraniem dalszych informacji w naszym pokoju. No tam skinął głową, wiesz, wzruszył ramionami. No tak, to widzimy się pod północnymi wrotami. Za jakieś 10 minut. Co wy na to, panie Cain? Czekaj, możesz powtórzyć? No za 10 minut pod północnymi wrotami się widzimy. A, dobra. No.
No to ja zaraz skoczę po jakiegoś tropiciela. Sam wezmę swoją flintę i zobaczymy, czy coś się nam uda znaleźć. Dawno, prawda, nie tropił, odkąd skończył służbę w gwardii. Ja za stary jestem na takie rzeczy. No i tak, podśmiewując się, odchodzi na bok. Dobrze, panowie, ponieważ na stole leżą karty, a my się dzielimy, to może bym zasugerował, że pociągniemy... Jeden z nas pociągnie kartę z naszej ekipy i tutaj Kane ze swojej, i kto będzie miał wyższą, to zaczyna swój wątek oddzielny. Dobra. To jeszcze przetasuj. Dobra, przetasuj. No. Kiedy Kane wraz z bratem Lamarkiem udali się na... prawda, wybyli przez północne wrota, idąc w kierunku wzgórzy, zarówno Kaspar, jak i Wilhelm mają czas dla siebie, żeby dalej podążać za swymi dochodzeniami. I od razu pytanie, co zamierzacie robić i jakie wasze deklaracje? A, no i chyba jednak włożyliście te baterie z powrotem do Voxów i sobie... Tak, oczywiście. No właśnie. No bo, nie chcę, żeby potem było, że technically, tak, zostały pod poduszką bez baterii. Dobrze. Przepraszam panowie chwileczkę, bo mi kosiarka zawsze zaczęła czyć. Okej. No to, dobra. To Kaspar, czy masz jakieś pomysły po prostu? No to w takim razie ja na pewno będę chciał ruszyć do katedry i sprawdzić ją od środka. Wszystko wejdzie, statułom się przyjrzeć, pooglądać. Być może wezmę sobie te rzeczy, które miano mi załatwić, tak? Pamiętasz, brewiarz i takie tam rzeczy? Mhm. Tak jak mówiłem. I posprawdzam ich zgodność tych napisów, wszelkich insygni z imperialnym, tak jak gdyby credo, tak? Mhm. Czy nic tam nie zostało wybaczone, bo moja postać teraz myśli, że, bo jeżeli są witraże, to autentycznie mogą być to oczy świętego Drususa, czyli wnętrze katedry, jak gdyby. Dobrze, to może tak. Skromnie powiem, że kiedy zbliżacie się do katedry, pierwsza rzecz, jaka rzuca się wam w oczy, to fakt, jak bardzo jest nawet z zewnątrz imponująca. To znaczy, ma swoje uroki, choć generalnie przytłacza taką swoją mroczną bryłą, wiadomo, sprawiając, że czujecie się troszeczkę przygnieceni tą wielką bryłą, tą wielką istotą, tak? Zresztą ma takie znaczenie, żeby zarówno w imperialnych wiernych, jak i niewiernych, każdego rodzaju budowla sakralna ma wywoływać dwa efekty. Podziw i strach. Na wszelki wypadek. Kiedy zaś do wnętrza się zbliżacie, no zauważacie, że tutaj co jakiś czas wchodzi czy wychodzi jakiś robotnik, jakiś mężczyzna spocony, prawda, niesie część rusztowania. Kiedy wchodzicie tam do wnętrza, pierwsza rzecz to oczywiście chłód powietrza. No ponieważ to jest duża kamienna konstrukcja, to jak to zazwyczaj z kościołami ma to do siebie, że wewnątrz panuje przyjemny chłód. Natomiast spostrzegacie, że gdzieniegdzie wokół tych wszystkich formacji, jakie tam i elementów, tak, jakie wam przedłożyłem i które widzieliście na planie, jeszcze jest kilka pozostałości po rusztowaniach. Właśnie jakieś drabiny, jakieś podesty, ale to wszystko jest demontowane.
Tak też robotnicy odkręcają jakieś śruby, zdejmują, prawda, rurki, deski, ostatnie przetarcia. I wewnątrz generalnie katedra ma całkiem standardowy krój typowego kościoła w dobrym guście eklezji, z rzędami ław okalającymi centralne wypiętrzenie z ołtarzem. W świątyni, no jak wspomniałem, panuje przyjemny chłód, za dnia dając schronienie przed słońcem, a w nocy przed zimnym wiatrem z góry. Na sklepieniu, tutaj ważne, na sklepieniu, czyli tej wielkiej kopule, dostrzegacie istny cud. Kopuła centralna ozdobiona jest bowiem wizerunkiem świętego Drususa, który triumfalnie wznosi miecz w jednej dłoni. W drugiej trzyma złocisty symbol orła. Jedną stopą święty przygniata do ziemi mroczną sylwetkę pokonanego wroga. Pierzasta, humanoidalna istota wygląda na zgładzoną. Jej twarz przecina krwawa rana na wysokości oczu. W tle widać chmary czarnego ptactwa pierzchającego od światłości świętego. A sam święty jest uwidoczniony w potężnej, tytanicznej niemal zbroi, która lśni od złota i klejnotów. Widać troszeczkę pewnie przerysowana, ponieważ nie ma na niej ani śladu jakiegoś zarysowania, czy czegoś, co powinno być na prawdziwej zbroi, prawda, tak potężnego wojownika jak święty Drusus. No ale unosi, prawda, swojej wielkiej zbroi wspomaganej ten miecz, symbol orła, a jego stopa, tak jak powiedziałem, spoczywa na pierzastym truchle. Cicho jest... do Wilhelma. Mhm. Kluczy wieść. Potwierdzam. To musi być to. Patrzę się na fresku na oczy świętego. No są normalne, patrzą się błękitne, tak lekko przymrużone, patrzą się w jakąś głębie oddal przyszłość, tak jakby. Charakterystyczna w sakralnych, prawda, malowidłach forma to jest nadać złemu spojrzenie albo, które kieruje na patrzącego na obraz, żeby przypomnieć mu, że zło zawsze czuwa i zawsze na ciebie spogląda, albo złemu daje się też widok w dół, że zawsze spogląda w dół, że jest po prostu podły i niegodny, a święci, osoby dobre, prawe, spoglądają najczęściej w przyszłość, a lekką perspektywę się też nadaje, że poza obraz, tak jakby świętego wzrok zazwyczaj przełamuje schemat. Ja się tak rozglądam, czy są jakieś rozczarowania, które by mogły na górę prowadzić. Nie. No to jest... Obecnie już rusztowań wiele nie zostało, ale powiem ci, że ten obraz jest tak ogromny, no bo to jest cała kopuła, niemalże całą kopułę zajmuje. Mhm. Jest taki olbrzymi fresk vel mural, tak powiedzmy. No, nie chcę używać tego słowa mural, tak, ale chodzi mi o to, że ma tego rodzaju skalę. Ma skalę, no, fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, tak? Tak, tylko że widzisz, do czego zmierzam, bo freski w Kaplicy Sykstyńskiej nawet, one są wielkie, ale małe detalami, tak? A murale, tutaj tak ofowo trochę mówię, mają to do siebie, że jest jeden olbrzymi obraz potrafi zajmować jeden cały detal, na przykład jedna osoba. A zauważ, że freski sakralne najczęściej są olbrzymie, ale są zeskalowane na tyle, że człowiek nadal ma skalę człowieka lub jest troszkę większy, ale mnóstwo jest tych ludzi, tudzież form i tak dalej i detali, nie? A tutaj jest jeden. A tutaj jest taka ogromna postać Drususa. Czyli tak jakby rzymska mozaika w formie fresku, o tak powiem. Tak.
wypełnia całą tą kopułę taką imponującą formą. Tak się patrzę do Wilhelma, no na górę nie wejdziemy, żeby dotknąć jego oczu. Tak spogląda się zadzierając głowę, nie ma jak. No tak wysoko nie skakacie. Mógłbyś powtórzyć, bo kosiarka mi napierdala pod okno. To w takim razie już mówię. Kwestia jest taka, że Kaspar zadziera głowę i mówi, no nie mamy jak dosięgnąć jego oczu, tego nie sprawdzimy, więc zostają nam ta wersja z witrażami i być może jakiś zły brat, który uważa się za świętego. No, ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, że nawet gdybyś na rzucie na skórę wyrzucił najciemniejszy możliwy odcień, to i tak byś tak wysoko nie doskoczył. Aha, no wiadomo, no bez sprzętu się nie dostaniemy, a nie chcemy robić hałasu, tak? Wołać kogoś, hej, sprawdzajmy fresk. Spoglądając natomiast za siebie, ku tym witrażom w tych dwóch ścianach, bo po to też tu przyszliście, spostrzegacie teraz, że kiedy światło dnia wpada przez te witraże, z tej perspektywy jedno i drugie, znaczy jeden i drugi wizerunek są do siebie podobne. Oba pokazują dwie pancerne dłonie, ramiona w zasadzie, unoszące się wysoko i jedno ramię trzyma w dłoni zaciśnięty w dłoni miecz, sztychem do góry, wokół którego roztaczają się gorejące płomienie, zaś druga ręka unosi do góry czaszkę. Gołą, nagą czaszkę. Są to dość popularne w eklezjastycznej symbolice motywy. Pierwsza to jest waleczność, druga no to jest ofiara i śmierć. Przypomina wszystkim, na jakich fundamentach stoi imperium. Natomiast fakt, że te symbole unosi, wychwala niemalże i przez to, że po prostu unosi je w górę, to także uświęca właśnie te złote dłonie, znaczy dłonie w złocistych, pancernych rękawicach, przez wielu jest interpretowane wieloznacznie. To mogą być rękawice świętych, ponieważ są najczęściej reprezentowane w zbrojach jako symbol waleczności, jako tych obrońców imperium, lub samego imperatora. To nie jest ważne. Ważne jest to, że symbolizuje, że te dwa symbole są unoszone przez najwyższe, że tak powiem, rdzenie imperialne oficja, tak? Imperatora lub jego świętych. Czyli jeżeli ty poniesiesz ofiarę i umrzesz, to ręka imperatora, tudzież ręka świętego, twoją ofiarę poniesie i uświęci, a jeżeli będziesz gorliwie wierzył, to i ręka imperatora lub świętego twoją duszę odbije po śmierci. Dobrze. Ja tak wyjmuję brewiarz. Co ty o tym wszystkim myślisz, Wilhelmie? Bo ja miałem taki pomysł, żeby po prostu sprawdzić zgodność tutaj tych statuł, różnych rzeczy z imperialnym kredem. Popieram. Zatwierdzam pomysł. Stwierdzenie. Istnieje zagrożenie, że ty wiesz, tak przychylam głowę w stronę trochę tego. Kaspara, tak, stwierdzenie. Może być coś ukryte w sarkofagach. Stwierdzenie drugie. Niebezpieczeństwo do otworzenia. Zbyt widoczne. Ołtarz
miejsce centralne, dobre miejsce do ukrycia czegoś, na widoku, brak możliwości uszkodzenia czegoś, co jest święte, wbudowane w konstrukcję, prawdopodobieństwo. Brak widocznej korelacji pomiędzy jednym a drugim. Potrzeba większego zbadania elementów. Może trudno to coś uszkodzić, żeby inni zauważyli, ale podejrzewam, że jeżeli kruszy wierzch i pokazuje tak do góry na tą bestię, ale chwila. Ty co widzisz w tej bestii ciekawego? Bo mi się coś od razu nasuwa. Brak konkluzji. Nie zmienię. Zobacz, nie zadał mu rany nigdzie indziej. Spójrz na oczy. Kruki łukowe teoretycznie nie mają oczu. Prawdopodobieństwo ukrytego przekazu. Rozglądam się po otoczeniu, czy ktoś w ogóle jest z nami jeszcze w tej... No tak, no, robotnicy przechadzają się tutaj, no tak jak mówię, rozmontowują. Niektórzy jeszcze zauważacie, że po tych remontach troszeczkę opadło jakiegoś pyłu na ławki, no to kobiety tutaj szczególnie ze ścierkami przechodzą, pucują, żeby wszystko było ładnie i czysto. No ale generalnie wy jesteście, prezentujecie sobą coś więcej i zostali poinstruowani, żeby wam nie wchodzić w drogę przez odpowiednich ludzi, prawdopodobnie też przez samego Lamarka albo kogokolwiek innego z podopiecznych opata, więc uchylają przed wami głowy, że tak powiem, spoglądają w ziemię, żeby wam nie przeszkadzać i omijają was szerokim łukiem, pozwalając wam pracować tutaj jak sobie chcecie. W tym momencie tak, czy mam jakąś taką podkładkę albo cokolwiek takiego, jakieś papiery przy sobie jeszcze mam? Nie widzę problemu, żebyś miał, no. Proszę bardzo. W tym momencie Wilhelm tak wyjmuje podkładkę, bierze tak kilka papierów, zaczyna coś tam dosłownie bazgrolić, cokolwiek, tak jakieś wzory, wiesz, R równa się MC kwadrat i tak dalej, i zaczyna podchodzić do tych. To podchodzi do jednej osoby i tak się zwraca do niego. Zwraca się tam do kobiety, mężczyzny, dowolnie. Tu chodzi bardziej o podejść do kogoś i zapytanie. Jednostka biologiczna, stwierdzenie. Jak w obecnej chwili przebiegają prace? No to powiedzmy, jakaś starsza kobiecina tak odwraca się. Ona tutaj, widzisz, ma taki słoiczek z woskiem. No i natłuszcza te elementy takie ozdobne, na przykład jakieś tam, prawda, nie tyle poręcze, co właśnie takie podłokietniki na krawędziach ław rozdzielające, ładnie wzorowane, to jest wszystko z metalu, więc z żelaza kutego, i ona tak się o, wszystko dobrze idzie, dobry panie, i pokłania przed tobą głowę. Spieszymy się z Twoja desygnacja. Słucham? Twoja desygnacja. Katrina jestem. Wykonywana praca. No pomagam tutaj, jak sprzątać trzeba. Ona się tak trochę skonfudowała, bo... Jaka praca? No jak trzeba, to pomagamy, no. Chociaż ja to w kuchni zazwyczaj robię, ale chłopy już skończyły, to napracowały się, to dzisiaj my trochę wchodzimy, żeby na sprzątać. Zrozumiano. Preferencja jednostki biologicznej względem zachowania obecnego. Jak co? On tak się spogląda na ciebie, nie rozumiejąc, widać, że dla niej mówisz trochę zbyt skomplikowanym językiem.
Tak się wrzucam takim wzrokiem błagalnym na para, którym widać już po prostu takie wkurzenie. Jednostka biologiczna, pytanie. Czy jak długo tu pracujesz? A w ogóle czy dzisiaj? Kaspar podchodzi, żeby kobiety nie spotkała, nie spotkała przykrość od tego Chrysta. Dobra kobieto. Tak? Mój przyjaciel tutaj zadał ci pytanie, jak długo zajmujesz się tym przybytkiem, pomagasz przy nim? O, z jakieś półtorej roku będzie. Powiedz mi, co wiecie o świętym Drususie? A, to wielki święty imperium, zdobywca, który całe ludzkość z naszego kawałka świata tutaj, czyli Jokantos i światy najbliższe, rzekomo, to on je wyzwolił i od ciemności zabrał. A to stworzenie na górze pokazuje, jak je nazywać? Ona tak spogląda i to, wiesz, tak spogląda na ten, na to stworzenie i tak, o, tfu, splunęła pod nogi, ojej, i spojrzała, no, czy splunęła na posadzkę i nagle padła na ziemi i zaczęła pucować. Ojej, co ja zrobiła, głupia. To jest stwierdzenie, dobra reakcja na propozycję, nie błędną. Tak. Ona tak spogląda. To jest ciemność zabobonów. No, to jest przeszłe wierzenia tutaj tych prymitywów. O. A teraz powiedzcie mi, dobra kobieto, Katrina cię nazywają, tak? A tak. Dobrze. Więc pani Katrino, powiedz mi, czy tutaj coś dziwnego się działo? Coś wiecie, słyszałyście? No więc ona... działo się dziwnego. I to nie raz. Dziwne rzeczy, dobry panie. Tutaj... Czekaj, sobie zobaczę. Czego wam już nie mówiłem? To mam tutaj spis, tylko zapomniałem od ostatniego. Dobrze. Chodzi mi dokładnie o to miejsce, o to wzgórze, nie to, co się działo poza. Zwracam się do kobiet, żeby doprecyzować. Dopełnienie. Każda twoja informacja jest ważna. No więc ona pokazuje na tyły, czyli jak tutaj przeniosę na chwilkę tą listę, czyli tutaj, tak, po przeciwnej stronie na tych... przy tych oficjach, to mówi tak. Tam, w tych pomieszczeniach na lewo, to były przetrzymywane posągi. I któregoś razu, jak wnosili tam te posągi, to jak Boga Imperatora kocham, widzieliśmy, że ich twarze były krwią skropione, jakby zaczęły płakać. Wszyscy się wtedy dziwili i opat kazał ludzi rozgonić, żeby plotek nie rozszerzali, a zaraz przepatrzeć, czy tu ktoś się nie wkradł. I swoich tego Severusa kazał, żeby nas przepytywał, kto tu był świadkiem. Severusa, brata Severusa, tak? Tak. A kto jeszcze z wami był oprócz ciebie? Czy możesz ich wymienić?
No, ona wymienia jakieś 6 osób, tak? No, i wszystkie widziały to samo. Tak. Znaczy, z tego co ona opowiada, to była taka sytuacja. Trzeba było rozstawić te posągi świętych tutaj na piedestałach. I robotnicy, dwóch mężczyzn zazwyczaj, wchodzi z takim nosidłem drewnianym tutaj na zaplecze, gdzie wiadomo, to był składzik, to potem zostanie przerobione na co innego, jakieś tam kuchnie czy pomieszczenie mieszkalne. Na razie to był składzik po prostu, żeby nie zagracało. No i wyjmowali stamtąd te posągi. No i weszli i nagle chłopy zaczęły się drzeć. Cudy, cudy jakie! No i ponieważ kobiety tutaj pracowały, wiesz, no też jakieś skromne prace, czy to zamiatanie, czy to usprzątanie, czy coś, no to ona akurat poleciała ze swoimi przyjaciółmi, akurat z tych, co tutaj pracowali, żeby zobaczyć, o co cała afera. No i okazuje się, że po policzkach posągów, z kącików ich oczu, były takie stróżki krwi, tak jakby posągi płakały krwią. Krwawe łzy. Rozumiem. Co się stało z tymi posągami, dobra Katrina? A no, stoją tutaj, tylko kazał opat oczyścić je. Znaczy umyć? Tak. A czym żeście je myli? Ja nie wiem, bo ja nie myłam, ale chyba wodą. Wodę opowiadać. Ja odwracam się do Wilhelma, mówię mu na uchu. No, jeżeli to naprawdę była krew, to da się sprawdzić. Tylko choroba, nie ma tutaj arbitratury, ale trzeba to sprawdzić. Pytanie do mistrza gry. Czy jest to jakiś odpowiednik luminolu? W tym świecie? A czy masz wiedzę chemia? Aha. Nie, myślałem, że w śledztwach arbitratury się wykorzystuje i mogłem o tym słyszeć. Tak, ale czy masz taką wiedzę? Nie mam. No właśnie. Ale inaczej, czy moja postać mogła słyszeć, że jest taki środek, jak uczestniczyła w tych śledztwach? Mogła wiedzieć, że jest taki środek, ale nie wiesz, jak on się nazywa. Aha, dobrze. To jest na zasadzie, że ja na przykład pamiętam, że prawda, z liceum, że z chemii, jak się doda do kwaśnego coś, jakiś pasek, to się robi żółty czy tam różowy, nie? Aha, dobry. W takim razie. Ale co to jest, to nie wiem. Okej, to w takim razie dobrze. Ja się tak patrzę. No nie mamy tu specjalisty od chemii, niestety, tak mówię do Wilhelma. Chyba, że ty wiesz. Bo nul. Krew można. Aha, ja się tak patrzę i słyszę to słowo nul. No. Czyli ten trop nam nie pomoże, ale opat nam tego nie zdradził, a mógł od razu powiedzieć. Powiedział, było to nawet Aristarkus wam mówił w raportach, tak, że krwawienie ścian i posągu. To już było wspominane chyba na pierwszej czy drugiej sesji. Aha, to w takim razie zapomniałem. Mhm. Ale nie, dobrze. To w takim razie my musimy przejrzeć się tym pod posągom. A jak jeżeli to było wspominane, a które ściany krwawiły? Pytam się kobiety. Powiem ci tak, ona ci wskazuje tutaj miejsca, ona to bardziej słyszała, tego akurat sama nie widziała, ale mówiła, że no jak pokrywano tutaj ściany jakimiś malunkami, tak, no to też znaleziono zacieki. Najpierw myślano, że to z farby czerwonej ktoś zestawił, ale potem się przyjrzano, że to jakby krew czy coś. Dobrze. No i po tym pierwszym incydencie z krwią, wtedy akurat opat rozkazał poinformować wyższą instancję, żeby przysłali pomoc, bo to już zaczęło być
niebezpieczne. No wiadomo, jakieś tam te dziwne omamy, znaczy jakieś dziwne odgłosy, no to może jakieś zwierzę wydawać albo jakiś trefnisz, tak? Ale jak już krew cieknie z murów i z posągów, to wtedy właśnie posłano po inkwizycję. A te posągi stoją tu w kościele, czy one są tak, gdzieś składowane? To są te tutaj, jak widzicie. Aha, dobra. Na tak, tych kilku piedestałkach. To w tym momencie pytam się, czy jest tu posąg świętego Drususa i czy on też płakał? Ona tak trzecie głową, ale nie, dobry panie, posąg świętego Drususa to jest wszystko to. Ona wskazuje tak, wiesz, na całą tą katedrę. Ale to nie jest... ma mniejszej figury, patrzę się na Katrynę. Nie. Jemu poświęcona. I tutaj wskazuje na to malowidło nad waszymi głowami. Cała jemu. A... Patrzę się, który pierwszy twoim zdaniem z posągów zaczął krwawić? Albo który ty pierwszy widziałaś? Na tego... A, który pierwszy widziała? No akurat ten, który pierwszy wynieśli, no to... posąg świętej Sabiny. To jest siostra bitwy. Znaczy sororita. Która... wraz z... znaczy męczenniczka, tak? Która w jednej kampanii wojennej na dalszych krawędziach sektora Calixis poświęciła się w próbie nawrócenia lokalnego motłochu. No ale... że tak powiem, no tragiczna historia. Jakbyś chciał się zgłębić, to możemy po tym pogadać. Natomiast no tak, no ją pierwszą widziała, tak? No jest to posąg ten tutaj z tego. Dobrze, no w takim razie udajemy się tam z nią. Podchodzicie do posągu stojącego na niskim piedestale. Przedstawia on kobietę w pancerzu wspomaganym. Ładnie oczywiście niemalże wszystkie elementy są zarysowane. Wygląda na prężną wojowniczkę. Niemniej na jej pancerz zarzucona jest taka dość powabna, liturgiczna szata. Troszeczkę jakby kryjąca tą bojową naturę. Natomiast na samej głowie nie ma hełmu ani żadnego protekcyjnego ubioru, tylko raczej coś takiego zwykłego a la narzucony po prostu jakiś woal. Mhm. Ja się tak patrzę na nią, czy widać jakieś ślady tego, że była na niej krew? Generalnie posąg jest z dość ładnego, takiego szaro-kremowego marmuru. Święta Sabina składa ręce razem w takiej modlitewnej formie i unosi twarz do góry, tak? Jej oczy spoglądają w górę, tak jakby pod samą kopułę. No twarz ma dość ładną, taką schludną, tak dobrze zarysowaną, ale nic więcej nie widzisz, tak? No, nie widać żadnych śladów, żadnych zarysów, żadnych żłobień. Nawet jeżeli coś tutaj było, to zostało oczyszczone dość dobrze. No dobrze. Myślę. Wilhelmie, masz jakieś sugestie tak do niego po cichu, żeby Katrina nie słyszała? Pierdzenie. Brak sugestii. To wychodzi na to, że musimy sprawdzić ołtarz. Potwierdzam. Sprawdzić ołtarz.
Ja w tym czasie być może byśmy przeszli do Wojszacha. Tak, ponieważ już długo. Dobra. Długo tu kicamy. A wam śledztwo idzie całkiem dobrze. To teraz przejdźmy do tego, co robi nasz przyjaciel Kain. Otóż Kainie, spotykasz się z bratem Lamarkiem, wiadomo, o umówionej porze w omówionym miejscu. Brat Lamark wziął ze sobą swojego starego, wysłużonego lasgana oraz po kantynce wody, znaczy do takiej menażce, to jest jak to się mówi? Kantin po angielsku. Tak, to jest menażkę. Menażkę? Tak. No dobra. Więc po menażce wody... Manierka. Manierka, bo. Manierka, właśnie. Bo mi się kojarzyło... Menażka to jest miska, tak? Tak, coś tak. Dobra, po manierce wody... no i tak wspomina, że no... Podróż będzie długa, więc... lepiej mieć się na baczności. A przy sobie ma także jednego takiego młodego, uśmiechniętego chłopaka z takim karabinem, prawda, myśliwskim, wysłużonym. Zaś na nim, na końcu tego karabina dostrzegasz dość komicznie za duży, jak na twoje sprawne oko, bagnet, tak? Znaczy w zasadzie to wygląda tak jak taki nóż jakiegoś legendarnego Herosa, prawda? Który na planecie śmierci, jakiejś dżungli, zbyt dużo czasu z dinozaurami biegał. No, katakański ekwipunek. No właśnie. No i tak, tak wiesz, taki uśmiechnięty chłopak, czarnowłosy, też z jakimiś tatuażami plemiennymi, no tak przedstawia się tobie jako Grat, tak ma pięknie na imię. I no, to gdzie chcecie iść? Do miejsca, gdzie się urwały ślady tego, co zachorował i stąd uciekł. O, trudno będzie go odnaleźć. Jak to szalony? Bo wiecie, są dwa rodzaje, w sumie trzy rodzaje ludzi. Tacy, którzy nie wiedzą, co robią i ich łatwo znaleźć. Po prostu lezą i zostawiają ślady. Drugi rodzaj ludzi to tacy, którzy się kryją, bo nie chcą zostawiać śladów, ale oni też zostawiają ślady, więc da się ich znaleźć. Ale jest trzeci rodzaj ludzi, to ludzie popieprzeni, którzy sami nie wiedzą, ile śladów zostawiają, a po takich to najgorzej się tropi. No, ale tak pouśmiechali się i tak dalej, aż w końcu postępują z tobą, idąc sobie dalej, prawda, na te kamienne ostępy, tak? Nieopodal. I mniej więcej tak wam z pół godziny schodzi, oddalacie się od Nadziei Sterna. Mury z początku chowają się troszeczkę za kilkoma wzgórzami, choć nawet z takiej odległości widzicie tą majestatyczną kopułę katedr wyrastającą spoza tych wzgórz. Kiedy zstępujecie ze szlaku, takiego, w zasadzie szlaku to jest dużo powiedziane, ścieżki, którą tutaj czy to podróżni właśnie z tej północy przechodzą, czy to właśnie wypas bydła jest jakiś, czy cokolwiek, znaczy bydła, no wiadomo, groksów, no to jakoś sobie tam radzicie, jakoś sobie tam idziecie przed siebie, byle tylko, aż w końcu, no właśnie, dochodzicie do miejsca, gdzie ten młody mężczyzna o ksywce Grat tak posadził kolbę swojego karabinu na ziemi, westchnął ciężko i mówi: no, to tutaj się skończyło, tak? Jego, że tak powiem, jak to się po waszego mówi, rumakowanie.
No, to teraz pójdziemy w kierunku, w którym skończył ten... W kierunku, w którym rymakował, może coś znajdziemy. No i on się tak uśmiecha, rozgląda. No i widzisz, z jednej strony, bardziej spoglądając na zachód, jest ziemia taka zwyczajna, taka sucha, spękana, piaszczysta, jak to Jokantos. A z drugiej strony zaczyna się podnóże faktycznej góry, czyli kamory takie wielkie, tak? Gdzieniegdzie one są na tyle, czy to małe, czy to tak ułożone, że da się po nich chodzić, ale ten chłopak tak na ciebie spogląda i mówi: no dobry panie, tylko gdzie chcecie iść? No, pokazuję w kierunku, w którym jako tako ślady się pokazywały. A, tam gdzie te zjawy. O, tam to lepiej nie iść, ale jak chcecie, to możemy się przekicać. Tylko uważajcie na nogi. Ale czemu lepiej nie iść? No jak to? No widzicie, jak tutaj ten... Znaczy, ja sobie mogę iść, tylko wy, jak mówię, uważajcie na nogę, bo jak tak noga wam wpadnie między skały i sobie skręcicie kostkę, to toście się nabiegali, dobry panie. Dobra, postaram się nie połamać. A, no właśnie. No dobra, więc tak, będzie to test albo toughness minus 10, albo climb czysty. Czy ja mam climb? Mam na basic. To masz na połowę cechy, więc dla ciebie climb chyba... Toughness minus 10 byłby lepszy, tak? To masz 21? No, o 5. No. To ja może ten użyję punktu? No. Tutaj sobie połóż na tym panelu. Dawankości, chucham was, błagam was o fortunę, proszę nie opuszczaj mnie fortuną. O! O kur... Pięknie. Rzucę jeszcze na... Widzicie kości, dzisiaj was ładnie wypucuję. Okej. Okej. Więc tak, ten chłopak zdaje się nawet zaszokowany tym, jak dobrze idzie tobie i bratu Lamarckowi. Paradoksalnie on, rozglądając się, to wspierając ze swoją flintą, troszeczkę zaciąga z tyłu, tak, czy to co jakiś czas spoglądając, ale mówi wam, że dobra, idziemy tędy. Brat Lamark z kolei jest trochę zmęczony, musiał cię co jakiś czas przystanąć, żeby wypić sobie, prawda, z tej manierki i tak odsapnąć, a wy łącznie po jakiejś kolejnej godzinie drogi wspinaczki na wzgórze wreszcie dochodzicie do miejsca, gdzie dostrzegacie całą nadzieję Sterno w bardzo ładny sposób, tak? Czyli rysuje się wam jak taka mała zbieraninka takich domków dla lalek, tak? Niemalże z tej perspektywy, na wysiągnięcie ręki, te wszystkie gmaszki i budyneczki takie dla ciebie malutkie, ale masz na nie bardzo ładny wzgląd z tych skał, na które żeście się wspięli. Co teraz spostrzegasz, im dalej zachodzicie w te wzgórza, nad wami zaczynają krążyć kruki łupkowe. Z początku dostrzegałeś je w pewnej odległości. To tu, to tam jakiś sobie przysiadł, jak to zazwyczaj bywa. No i spogląda się na was, tak? Tymi
w sobie spogląda, to jest dużo powiedziane, na coś, co nie ma oczu. Ale im bardziej zachodzicie w górę, tym bardziej coraz gęstsze, czy to grupki się zbierają na jakichś skałach i sobie siedzą tak w pewnej odległości, czy nad wami wręcz zaczynają krążyć, prawda, skromne klucze. 6-7 ptaków. Tak sobie się unoszą, perfidnie was obserwując. A jeszcze podchodząc pod tę górę, zanim weszliśmy tak wysoko, tak się spytałem. Bracie na Marku, a powiedz, no, jak to tam u was jest z siłą zbrojną tam w tej nadziei? Dużo tam macie sprzętu i ludzi? O, no. Sprzętu to gorzej, no bo wiadomo, że to najczęściej każdy, kto tu przychodzi, to jakąś tam flintę ma, to nie jest tak źle. No ale po przeciwnej stronie mamy mnóstwo aszleńskich, prawda, wojowników. Widać, że on już chciał powiedzieć dzikusów, ale nagle przypomniał sobie, że macie Grata w drużynie, nie? I Grat by się pewnie trochę nachmurzył, gdyby nazwał ich dzikusami. No więc powiedział, no wojowników mamy, prawda, po przeciwnej stronie, więc gdyby taki klan na nas ruszył, to oni też są uzbrojeni po zęby. Ale przynajmniej lokalni, nawet ci, którzy do nas dołączają, to walczyć potrafią. No trudno, żeby nie potrafili, żyjąc na Jokantosie. No, a kiedy już jesteśmy właśnie w tym miejscu, kiedy tak kruki się zlatują, ja postanowiłem jednego odstrzelić. Może się stado przyspieszy i nas zostawi. Mhm. No dobra, to sobie zrób... Tak. Idę takiego, co tam siedzi, bo raczej latającego mi się nie chce, żeby ryzykować. Wielki strumień światła, widoczny na parę kilometrów. No dobra, z przycelowania będzie plus 10, minus 10 za rozmiar. Jeszcze z lasera, bo tego single shot red dot, no. Czyli na plus 10. Ładnie. Dobra, to rzuć od razu K10 na to za ile. Ale plus 3. No tak, no. Dobra, przypiekłeś, strzeliłeś gdzieś tego kruka, przypiekłeś mu tam koniuszek skrzydła i ten, po prostu to bydle zaskrzeczało, zerwało się nagle, wzbudzając też swoich pobratymców i hucznie ta grupka, w którą żeś strzelił, ucieka po prostu, tak? Nie rzuca się na was, ale odlatuje przestraszona, kracząc, tak jakby się odgrażając wam, ale odlatują w przeciwną stronę. No. Sorry, bo pierwszy raz jestem tak wysoko. Ładne widoczki, ładne. No. Ale czas już się zbierać, idziemy dalej. Skoro są te kryki, to coś czuję, że jesteśmy blisko czegoś, o czym chciałbym się dowiedzieć. Jesteście coraz bliżej tych wzgórz, tego miejsca, które opisywano w opowieściach właśnie tych obserwatorów oraz zeznaniach, czy to brata Lamarka, czy to właśnie Opata. Te dziwne emanacje świetlne. Ale dla ciebie wychodzicie po prostu na taki lekki kawałek płaszczyzny. Oczywiście kamienie tutaj są wielkie, niby takie menhiry ociosane, tak? Przypominające wielkie takie kamienne krople zanurzone tutaj, jakby to wszystko pospadało z kosmosu, albo po prostu niebo nagle się rozchyliło
potężny deszcz wielkich kamieni i głazów zaczął tutaj padać, ale nic bardziej mylnego, to są oczywiście naturalne formacje skalne. Natomiast w pewnym momencie, kiedy tak się między nie zaczailiście, szukając jakiś ciekawy poszlak, zawiał wiatr, lekki podmuch i do twoich nozdrzy dociera wpierw lekko słodkawy, ale generalnie niemiły zapach. Jest to zapach, im lepiej się temu na to wszystko nakierowujesz i myślisz o tym, jest to zapach bardzo przypominający rozkład. Bo jeżeli czułeś woń rozkładu, ona jest zarazem słodka przez uwalniane cukry, ale i bardzo mdła po chwili. Chyba jesteśmy blisko naszego uciekiniera. Dobrze. Więc tak, poproszę ciebie o teścik po prostu kasetką. I zostaw sobie te kości, żebym mógł sprawdzić. Okej. Okay. 6. Ładnie, bardzo ładnie. Dobra. Nasłuchujesz się uważnie, gdy coś ci nie pasuje. To tak na pierwszy rzut oka, tak? Coś tu jest nie tak. Ponieważ twoje buty stąpają po tych głazach, no i trochę te skały sobie przetrącają, słyszysz taki klekot kamieni. Tak samo buty brata Lamarka, jak i Grata. Każdy z nich tam daje nogę w przód, nogę w tył i tak dalej. No i trochę tam kamieni rozsypuje, jakiś tam słychać właśnie jakiś klekot, jakiś obicie się, czy to jednej skały o drugą, ale tak jakby jeszcze coś za wami stąpało. I wtedy, kiedy wy przestajecie nogami ruszać, tak i to coś dokładnie się z wami wpasowuje, żeby nie wywoływać żadnego hałasu. Sprawiając, że tak jakby coś was śledziło. I mój panie, właśnie coś takiego usłyszałeś. Zauważyłeś, że ty się zatrzymałeś, zaraz potem brat Lamarck, zaraz potem Grat. Spojrzałeś po swoich nogach, ale usłyszałeś, że jeszcze gdzieś tam za wami jakieś kamienie się obsunęły, po czym się po chwili dosłownie też zatrzymał ten cały głos, tak? Dźwięk. Po czym tak sobie myślę i po czym mówię, a tam nic nie ma, po czym idziemy, po czym właśnie za chwilę stoję. Dobra, chłopaki, ruszcie parę kroków, ja tutaj na chwilę zostanę. I tak się właśnie odwracam, patrzę, czy coś właśnie tu nie idzie, żeby mieć takie miary punkt. Żeby mieć wiele taki ark na 360 stopni. No oni tak wzruszyli ramionami. Po tym, jakim to powiedziałeś, to zrozumieli, że chcesz się odlać. Chłopaki, no, idźcie dalej, ja tu na chwilkę zostanę. Wiesz, o co chodzi? Nie wypadało. No. No i co oni tak... No, w porządku. Idą dalej. A ty powoli się, rozumiem, odwracasz, tak? Odwracam się nawet tak trochę dosyć szybko z dłonią macającą pistolet. To robimy inicjatywę. Zaraz ci powiem, co do ciebie podchodzi. Sobie rzucę. I to będzie tak.
dzieje? Mam hydrowa, mam hydrowa. 4, 7. Brat Lamark. Jemu rzucę. O, 2 plus. Ile on ma? O kurczę, 2 plus 2. To będzie 4. On nie jest specjalnie zwrotny. Ile wyrzuciłeś? 10. Łącznie, tak? Nie, 10 czystą. Aha! Czyli plus 3 i plus 1, czyli 14, tak? 14. Pięknie. No i tamten młody... 6 plus 4 to będzie 10. I to się nazywa grat. Chociaż może dam mu... Czy mam jakiegoś aszleńskiego? Zero co? Dobra. Mam. No dobra. Co dostrzegasz, Kainie? Że z pomiędzy skał wychodzi pewnego rodzaju bestia. Wygląda na wielką, w pół jaszczurowatą istotę, której z pyska wychodzi, oczywiście pyska najeżonego ostrymi kłami, wychodzi długi, wijący się niczym jakaś wężowata istota język. Sam język też naszpikowany jest takimi zadziorami. Co więcej, dostrzegasz, że ta istota ma na sobie mnóstwo blizn i otwartych ran. A im bliżej się do ciebie skrada, chowając za tymi wielkimi kamieniami, dostrzegasz także jeszcze jedną rzecz. Zauważasz coś nie tak z jej pyskiem. Twarz. Jeżeli można tak powiedzieć o bestii. Tam, gdzie powinna mieć na łbie oczy, znajduje się jedna wielka napuchnięta blizna. I coś takiego podchodzi do ciebie coraz bliżej. Natomiast ta bestia jest tak mniej więcej, no ty tam przykucasz ze swoim karabinem, odwracając się w drugą stronę, jak zadeklarowałeś. I teraz dostrzegasz, że to monstrum jest mniej więcej twoich rozmiarów. Co oznacza, mój drogi, że istota wywołuje strach. Ma cechę fear. Nie chcę już tutaj mówić mechanicznie za bardzo, aczkolwiek rób test siły woli. A jak daleko to jest? Daleko jakieś... Czy ja wiem, jakieś 40 metrów. O, 6 za mało. 6 za mało. Okej, to tabelka... rzuć kasto. Kurwa. A, nieźle. 19. 19 oznacza... jesteś lekko zszokowany pojawieniem się tej istoty. W tej rundzie możesz wziąć tylko pół akcji, ale od kolejnej działasz normalnie. Dobra, tak więc moja akcja wygląda w ten sposób. Odwracając się, patrzę
i dresie, oj, ja pierdolę, po czym strzelam. No dobra, skoro tak wie. No to strzel. Oje, ja pierdolę. Kurwa, 100! 0-0-0? Tak, to jest 100. Czyli masz szansę zaciąć Lasgana. Czekaj, Lasgan ma charakterystykę reliable, to znaczy, że jego jest trudno zaciąć, ale if jump roll i rzuć K10. Osiem. Dobra, nie zaciąłeś, na szczęście. Fajnie. No to posłałeś wiązkę nad łbem tej bestii, zaś no ona skrada się coraz bliżej. To samo zauważył Grat, kiedy tak po prostu rzuciłeś, tak? No niestety on, ponieważ się odwraca, nie zauważył tej bestii, to będzie miał tylko jeden zwykły atak, znaczy za pół akcji. Też podniósł swoją flintę i trafia. Wow. Trafia za 3 plus 3. O, ciekawa rzecz się stała. Strzelił w to bydle i zauważasz, jak no, ta jego flinta mocno huknęła. Pocisk świsnął zaraz nad twoim uchem i trafił w tą grubą skórę tej bestii, tak poranej jakimiś dziwnymi bliznami, i zauważasz, jak w zasadzie na tej grubej skórze pojawiła się tylko jedna taka zadra, lecz nie naruszyła jego organów wewnętrznych. Ma bardzo grubą skórę, widocznie. Czyli pocisk się po prostu ześliznął gdzieś tam po jego łapie, czy tam po barku, wykonując takie draśnięcie, lecz nie utaczając krwi. Rozumiesz, do czego zmierza, nie? W tym momencie ta bestia ryczy w twoją stronę dziwnym, takim gardłowym, niemalże bolesnym rykiem i rzuca się, dając potężne susy i zbliżając się coraz, coraz bliżej. Tak błyskawicznie, że przebiega w całej swojej turze 36 metrów. Nie zostało? 4. 8. Brat Lamarck też odwrócił się, no i spróbuje strzelić ze swojego lasgana. Wow. Choćbym szedł najciemniejszą doliną, widział najhorsze gówno, właśnie nieulękny imperator jest ze mną. Trafił. Teraz pytanie, czy brat Lamarck ma jakiegoś... Kurwa, co ja zrobię? Ma jakiegoś... Mighty Shota... Swift Attack, Takedown... nie. Czyli zwykły. O, 6 plus 6, okej, za teraz ile ten Hexalit ma toughnessa 4, czyli 3 się neguje, 3 za 2. Brat Lamarck strzela w bestię i dostrzega, że dobrze wymierzony strzał trafia ją gdzieś w okolicach prawej łapy przedniej i przyskwiercza na tyle, że bestia zawyła boleśnie. Ale cały czas bierze w waszą stronę. I ty jesteś niestety najbliżej. Bo kazałeś im pójść w końcu dalej. Dobrze, Kainie, teraz ty. No i w sumie masz
niemalże pewny strzał. Strzał z przyłożenia nawet, można by było rzec. Czyli plus 30 za zasięg. No pytanie, tak? Co robisz? W tym momencie po prostu puszczam ten karabin, wyjmuję ten mój pistolet i po prostu próbuję mu przypiec ten łeb. Czyli, czekaj, jak? Po prostu puszczam karabin, używam quick... A, i podejmujesz quick draw, miecza i pistoletu, tak? Okej, okay. No to jest pół akcji. A za drugie pół akcji? No, przeskręcić mu ten łeb, chyba że to już było pół. No, on jeszcze z tobą nie jest w kontakcie. No, to przeskręcić mu ten... A, czyli strzelasz do niego, dobra. Czyli plus 30... Nie chcę umierać. Chodźmy jeszcze, dajcie mi jeszcze do ilu zła się nie ulęknę. Wow. To ja może coś przerzucę? No jak chcesz. Imperatorze wielki, wspomóż mi proszę. O, no, dzięki. No dobra. Twój towarzysz Grat strzela kolejny pocisk puszcza. Plus. Tak, 40 plus ten to. Nawet trafia. Bo plus 10 z przycelowania, plus 10 z dystansu. Zobaczmy. Ile. Kurwa, dobra. Nic. Kolejny pocisk zesiliznął się z tej grubej skóry tego zwierza. I w tym momencie bestia szarżuje ciebie. Wpada po prostu w ciebie z wielkim impetem. Jego jęzor świszczy w powietrzu, przecinając go je niczym bicz. I no właśnie, trafia cię. Tylko pytanie, czy parujesz? Z tego co wiem, mam sprzęt dający o wiele lepsze parowanie. Tak jest. Ja tą skórę nie sprzedam. Przynajmniej 500%. Nie. Jest. Ja pierdolę. Parapa, parapa. Wow. 6 plus 7. 13, ale ty masz tak, ty masz podwójny pancerz, bo to jest atak prymitywny. 8. Dobra. Plus mój toughness 3 daje mi 11. Minus 8, minus 3, czyli zbierasz 2 obrażenia. Gdzie? Tutaj sobie, wundy, już ci cyknę, minus 2. Tak, masz 12 teraz. Chlasnął ci po ramieniu takim jęzorem niemalże biczem, zdzierając odrobinę tej zewnętrznej powłoki pancerza. Czujesz, że jeżeli wymierzyłby odrobinę wyżej lub chlastał ci po odkrytej skórze, to byłoby już po tobie. A w tym czasie brat Lamarck krzyknął "Odo diaska!" I łapiąc mocarnie swój lasgan, podchodzi do ciebie, no bo jednak jest na tych kamorach, które są niewygodne, więc on nie będzie szarżował i ryzykował, że sobie nogę złamę. Ale no zbliża się w przyszłej rundzie, już do ciebie podejdzie i będzie ci pomagał. Kainie, jesteś w kontakcie z bestią. Pytanie, co robisz? Oczywiście, mówię. Odmawiam imperialne modlitwy i mówię, imperatorze, jeśli tylko mnie uratujesz z tych tarapatów, to ci na pierwszej lepszej polecenie, którą pojadę, postawię kapliczkę.
proszę! Z wieczora. O, shit. No nic, nie udaje ci się, świsnąłeś swoim mieczem zaraz nad tym, nad tą istotą. Grat z kolei spróbuje, ponieważ on dobry w walce to nie jest, więc spróbuje przycelować i gdzieś tam pod twoim ramieniem albo z boku, kiedy lepszy będzie miał widok na tą bestię, jakoś jej tam bolce zasadzić, metalowego oczywiście, ale niestety chybia, nie chcąc ciebie trafić. W tym momencie ta istota z kolei, tak jakby rozjuszona tym, że ty jej stawiasz opór. Wow. 51. Ona ma weapon skilla, no niestety. Ty ponownie cofnęła swój jęzor, próbowała wbić ci go może gdzieś tam w oko albo w inszą mniej, prawda, ceremonialną część ciała, aczkolwiek niespecjalnie im wyszło. W tym momencie brat Lamarck dopada obok, zaraz z karabinem oraz nadzianym na sztyc, prawda, na szpicy bagnetem. O kurwa, i trafię. Wow. 6 plus 3. Tak, nie, nawet plus 4, to jest za 10. Wow. 10, a ta bestia ma toughnessa 4 i naturalnego pancerza 3. Lol. Czyli za 1. Więc brat Lamarck tak podszedł i dźgnął go jedynie biednie, ale no masz skromną przewagę, kiedy on tam odwraca uwagę tej bestii. Dobrze, i ponownie jest twoja kolej. Ja ci nie odpuszczę szaleńczata. O, szaleńczy. Proszę. Wykończę, zginij. Zginij w końcu. O, szaleńczy, a tak to trafiasz. To jeszcze ja. I proszę bardzo, rzut na obrażenia. Dziesiątki, bo będę wściekł. Blisko. Pięknie. 8 plus 3 to jest 11 plus 1 z broni, bo to jest best quality monosword, więc 12. 12 minus 4 to zostaje 8 i penetracji masz 2, tak? Więc tylko jeden dodatkowy, czyli 7. Za 7 mu walnąłeś, tak? Potężnie tniesz. Twój miecz zagłębił się w jego cielsku, przez to, że to jest wyśmienitej jakości broń. Z monostali, którą, słuchając się bardzo uważnie pewnego znawcy gatunku, dobrze, że zakupiłeś, bo inaczej byłbyś w dupie. Przykładasz takim zamaszystym cięciem do cielska tej bestii oręż, ciągniesz po jego, prawda, muskularnym ciele, rozkrajając skórę i wreszcie dochodząc do soczyście krwawiącej tkanki poniżej. A bestia aż zawyła z bólu. I wygraża się tobie otwartą paszczą pełną kłów. W tym momencie Grat, zainspirowany, krzyczy, że cholera, dobrze tam w tych, w tej eklezji szkolą gwardzistów. No i sam nie potrafi trafić. God damn. Ma takie kiepskie rzuty. Teraz Hexalith, bo tak się nazywa ta istota. Spróbuję ci się odwdzięczyć. I nie trafia.
Zajebiście. Nawet ze wściekłym atakiem. I brat Lamarck, no brat też ci pomaga. Wściekle atakując i trafia. Razem z tobą. Baczmy. 4 plus 4 minus, dobra, więc też będzie jeden mniej. On co prawda ten swoim bagnecikiem to robi tyle co nic, ale zawsze tam uszczknie coś, tak? Bo to nie jest bagnet zaawansowany taki jak ty masz. Znaczy miecz. I znowu twoja kolej. Kajnia. Wyjdąc swój sukces, idę dalej z wiarą w to, że imperator prowadzi mój miecz i chroni mnie pancerzem. Idę z kolejnym wściekłym atakiem furii imperatora. Proszę. No. No to znowu trafiasz, proszę bardzo. Ajajaj. 3 plus 3 to jest 6. Było tak? Plus 4. No tak, nie. 3 plus 3. Masz 3 siły, 2 plus 1. Ale to był szaleńczy atak, tak jak wtedy. Co? No szaleńczy atak cały czas szedłem. No, no tak, szaleńczy atak. No, dobra. No tak, ale mówię damage'a zadajesz. Bo to jest 2, nie 3, dobra, bo to jest 2, nie 3, okej. No. Mówię 3, bo 2, K10 plus 1, tak? Z best quality. Okej. Mhm, no. Dobra, 6 minus 4 to jest, dobra, czyli za 1. Akurat bardziej zainspirowałeś się wyczynami brata Lamarcka chyba prawdopodobnie i lamicie razem. No dobrze. Grat w sumie też tak wzruszył ramionami i podchodzi z tym bagnetem, ale będzie atakował w kolejnej turze. Tym bardziej, tym razem Hexalit spróbuje bratowi Lamarckowi się odwdzięczyć, wściekle go atakując. Oh shit. I trafia. Chcąc go przepędzić. No i trafia go całkiem silnie. Raniąc przy tym. Tak. Toughness 3. 3. No dobra. Ciął brata Lamarcka po... zaraz, będzie 0,5. W głowę. Tym jęzorem chlastął był tak mniej więcej po policzku, tocząc krwi i zauważasz, jak tym bratem, tym wojakiem sędziwym zarzuciło i padł na skały, chwytając się za twarz i sycząc. Tak, przygniatając rękę do rany. I on jest na razie wyłączony z gry. Nie jest martwy, ale jest bardzo poharatany. Znowu, Kainie, twoja tura. Kainie? Wojszak? Halo. No. Jedziesz. Bo ja tu na Wojciech. Widząc to, co zrobił Lamarckowi, kontynuuje swoją wendettę szaleńczymi atakami, odmawiając modlitwy ku imperatorowi. Hmm. 88 minus 30 z szaleńczego to będzie... Plus jeszcze 10 z mojego wieczora. Blisko było. No niestety. Nie trafiasz. Natomiast podszedł tamten chłopak z tym jebitnym bagnetem. Próbuje wbić go bestii w bok, ale też niestety chybia. Dobra, no i Hexalit znowu zwraca się przeciwko tobie. Lecz pudłuje. Brat Lamarck w tym czasie podnosi się z tych skał.
od twarzy odejmuje rękę zakrwawioną, przez policzek przeciąga mu się taka długa bruzda, taka ciężka blizna. I on z taką goryczą spogląda i po prostu wrzeszcząc opętańczo dźga to bydle i kurwa nie trafia. Boże, te kostki są genialne. Bo to jest straszne bydle. No tak, no, no bardzo straszne. No. Kainie, znowu ty. Ja. W tym czasie Hexalid w ogóle tak, wiadomo, skacze do tyłu, do przodu, próbując się dostosować do każdej akcji. Pięknie! Nie. Trafiłeś! Wow! Nie. Dwa obrażeń. Dwa obrażeń. Ta-da! W końcu go zabiję. Jeszcze się trzyma. Ledwo, ledwo, ale się trzyma. I zdaje się, że właśnie coś cię teraz ukuło, tak? Pod względem przemyśleń. I sam Grat też na to zwraca uwagę. Cholera! Ona krzyczy do ciebie praktycznie do ucha. To bydle powinno już uciec. Przecież strasznie pokaleczone. Ale mimo tego, że z Hexalida powoli uchodzi życie, on jeszcze bardziej opętańczo ciebie atakuje. Ciebie. Bo to jest przeklęte. O, i trafia. A ty wykonywałeś szaleńczy atak, tak? Wojszak? Halo, Wojszak? Halo? Wojszak? Czy zastałem Wojszacha? Halo? Czy jest z nami Wojszak? Internet też mi derpił ostatnio. Co? Internet mi przez chwilę derpił. Dobra, pytałem się, czy wykonywałeś szaleńczy atak. Tak, było. To nie możesz się bronić teraz. A cię no, trafi. No, nie unikać, nie parować. Na szczęście gówno ci robi. Czujesz, jak po twojej nodze, po tym pancerzu, tak solidnym, gwardyjskim pancerzu, przelatuje ten, prawda, pełen zadziorów jęzor, ale zaledwie czujesz, jakby ktoś cię bacikiem tam uderzył, lecz twoja skóra jest nienaruszona, a twoje mięśnie niewzruszone z kolei. Dobrze, brat Lamarck. Spróbuję ponowić. No. Nieważne, Wojszak, znowu ty. W tobie celny dzień. Znowu szaleńczym atakiem. Proszę. Za imperatora nie będzie. Wszyscy oszaleni. Zaburzenie biegać po tej ziemi. Wszyscy oszaleni, prawie nikt nie trafia. Tak, no, poza Wojszakiem. Dziesiątkę, Wojszak. Fulia imperatora. Proszę. No. Widzisz, ja ci muszę kibicować przed dziesiątki rzucasz. Wojszak, a w co ty trafiłeś? Było 36. Tak. 36, czyli 63. No to w cielsko. Dobra, 10 plus ten to jest. Te kości jakoś tak krzywo stoją. W tym momencie Kain unosi bardzo płynnie swoje ostrze. I kiedy ten Hexalid już miał się wziąć do kolejnego ataku, tak zamarkowałeś swój cios, że on zrobił skromny wypad, żeby cię dosięgnąć, ale wtedy twoja ręka wystrzeliła w przód i wbiłeś mu po sam trzonek, po sam jelec w zasadzie, ostrze w bark. Ostrze wbiło się w mięso, zagłębiło na tyle głęboko, by ugodzić serce bestii. Z rany dookoła trysnęła krew.
obryzgując się obficie, zarówno jak i wszystkie dookoła kamienie, które powoli nasiąkają. I tutaj ciekawość, czujesz ten smród. Smród rozkładu. Ta krew w tej bestii zdaje się być zepsuta, jakby chora. Coś, co zresztą, kiedy tylko monstrum padło na skały i ostatecznie wyzionęło ducha, Grat podchodzi do ciebie, tak się pyta: wszystko w porządku? I nagle spostrzega Lamarka. O Boże, Imperatorze, zajmę się nim. Po czym Kane skieruje pistolet w kierunku tej istoty, wypala jeszcze 3 razy i mówi: czy to przypomina ci cokolwiek ze zwierząt żyjących tutaj? On przysiadł przy bracie Lamarku i opatruje jego twarz, ale spogląda po tym i mówi: tak, to Hexalit. Taka jaszczura, która no generalnie poluje na czy to jakieś zwierzęta, które się zgubią, złamią sobie nogę. Ale to częściej jest ścierwojad. To nie powinno napadać na ludzi, to raczej od nich stroni. Ale zobaczcie, jakie to pokaleczone. Dostrzega, że faktycznie, on tak wskazuje generalnie na tą głowę, gdzie im bliżej się przyglądasz, ta opuchlizna, tam gdzie powinny być oczy Hexalida, zdaje się być naznaczona dziesiątkami ukłuć. Małych, ostrych ukłuć. Natomiast z samej bestii wypływa, tak jak wspomniałem, cuchnąca od jakiejś ropy i zepsucia krew. Niemalże czarny. No, czy w lokalnej wierzeniach jest tutaj cokolwiek, co ma w atrybucie brak oczu? No to on tak... Kruki łupkowe nie mają oczu. To jest jedyny mi znany gatunek... A ze starej wiary? Znaczy, czekaj, możesz z powrotem uformułować pytanie, bo... Się spytałem, czy coś z ich wierzeń jest jeszcze bez oczu? Czy jego głównym atrybutem jest to? Znaczy, chłopak spostrzega na ciebie i mówi: ja pochodzę z plemienia, które oddaje cześć Imperatorowi. W naszym klanie nie oddaje się czci tym animistycznym zabobonom już od dawna. Będę musiał się ich spytać, dobra. Tak więc, widzicie, to jest przegniłe, nie zachowuje się jak zwierzę, to co to może oznaczać? Znaczy, on tak się spogląda, jak opatrzył brata Lamarka i podchodzi z powrotem i nachyla się nad tym stworzeniem. No i widzicie, tak, no, dziwne wygląda, niektóre rany wyglądają jakby były bardzo stare i część z nich jakby się rozkładała. No, poza tym ta bestia nie powinna widzieć. W jaki sposób nas była w stanie zaatakować? No właśnie. Tutaj, jak pewnie wiesz, dziwne rzeczy się tutaj w okolicy dzieją. I to jest właśnie jedna z nich. Miałem nosa, żeby tutaj przyjść. Tutaj jest główne skupisko tego zła. Coś tak czuję. To co, wracamy? Czy Lamarkusia dasz radę jeszcze pójść dalej? Lamark no ma teraz twarz opatrzoną takim bandażem i kawałkiem jakiejś umytego materiału i stwierdza, że spokojnie, nie takie rany się odnosiło. No, a ten pancerz,
A ten pancerz, co ja mam, to chyba jakiś święty. Tyle razy w niego dostałem i nic nie poczułem. Ale dobra, idziemy. Stara, dobra, gwardyjska, prawda, płyta flakowa, nie? No, nie ma to co z dobra imperialna technologia. Ano. Dobra. I ty, no. W skrócie, kiedy idziecie dalej, dostrzegacie wreszcie to miejsce, o którym mówiono w Nadziei Sterna, tak mniej więcej. Kiedy mówili, że widzieli te wzgórza tam nad Nadzieją, to mówili mniej więcej o rejonie, w którym właśnie dotarliście. I tutaj krajobraz zdaje się odrobinę zmieniać. Nadal są tutaj głazy. Nadal są typowe, czy to łupki, czy to jakieś zgruchotane wielkie kamory. Dalej, na wschód, wyrasta potężny, mroczny masyw góry. Ta góra niemalże jakby jakaś kolosalna istota rzuca na was już o tej porze prawda coraz taki no nie cień, no bo jednak nie w tą stronę, prawda, to słońce podróżuje, ale takie wrażenie, które cię przytłacza. Ponieważ teraz słońce chyli się w drugą stronę, tak? Ona jest cała pięknie rozpromieniona. I ta czerń skał odcina się niczym taka potężna postać z czystego mroku. A ty na tym skromnym wypiętrzeniu skalnym, na którym się znajdujesz, dostrzegasz, że tutaj emanuje jakby jakieś dziwne, lekkie ciepło. Może być to oczywiście fenomen naturalny, ponieważ jak zauważasz, ciemne skały dookoła przez cały dzień absorbowały ciepło słoneczne, to teraz je wypromieniowują, prawda? Więc czujesz się tutaj, jakbyś był na jakimś planecie kuźni i stał na asfaltowej drodze w środku dnia. Wiesz, jak to potrafi się nagrzać, jak od tego się buty niekiedy potrafią stopić, kiedy się po takiej drodze przechodzi. I czujesz się tutaj jak w piekarniku. Pot się z ciebie leje. Czujesz swąd własnej skóry, brudnej i zmoczonej właśnie potem. Dookoła falują takie nie iluzje, tylko takie omamy optyczne, tak? Takie zwidy optyczne od falującego powietrza. Gorącego. I między tymi skałami dostrzegasz dziwne ślady. Mianowicie szkielety ludzkie. Lecz trudno ci było je z początku zauważyć, ponieważ są niemalże szczernione, tak jakby były zwęglone. Lecz nie ma na nich ani krzty mięsa, ani pozostałości po jakiejś inszej tkance czy ubraniu. Tak jakby zostały ogołocone ze wszystkiego. Leżą, skwiercząc się na tych skałach. Zauważasz... Właśnie, ile tam wam zaginęło ludzi? Brat Lamarck ci podaje jakiś numer, to było około 6 osób, tak? Liczę szkielety. Jest 6. Chyba znaleźliśmy tę twoją szóstkę. Na co on się przeżegnał i zauważasz, że im bliżej się znajdujecie w ogóle, dookoła tutaj czuć taki swąd siarki.
bardzo nieprzyjemne. Te szkielety leżą skierowane twarzami, znaczy twarzami to dużo powiedziane, w kierunku nadziei Sterna. Ich formy są wykrzywione. Dopiero kiedy jesteś bardzo blisko, dostrzegasz, że to nie są same kości per se, tylko jeszcze zostały jakieś ścięgna złączające te niektóre elementy. Jest ich bardzo niewiele i są niemalże wypalone do cna, ale także te szkielety się tyle, ile jeszcze trzymają. I wygląda to na makabryczną scenę, gdzie niektóre z tych szkieletów wyciągają w takim błagalnym, niemalże męczeńskiej formie rękę w kierunku tej odległej, skromnej osady. A właśnie, czy jeden z tych szkieletów jest rozmiaru dziecięcego? Powiem ci, że nawet jest jeden skromny, ale trudno ci powiedzieć, czy to jest kobieta skromna, tak, czy dziecko, bo nie znasz się na... Słucham? No, a co ja się nad tym znam? Po prostu duży czy mały? Mały. Mały no. Szkielet, ale to nie jest takie, wiesz, dziecko, że ma 5 lat, tak? No. No tak, ale wydaje się być mniejszy to mniejszy. No dobra, na Markusie też czuję, że nie idziemy dalej, wrócimy z jakimś większym składem uderzeniowym. Bo coś czuję, że jesteśmy blisko czegoś, czego nie chcielibyśmy podchodzić do niego, będąc tylko we trzech. On w ogóle nie odpowiada. Jest tak przerażony, patrząc na te szkielety, że tylko skinął w nerwach głową. Widzisz, że sam jest roztrzęsiony i po prostu nie wie, co odpowiedzieć, co ze sobą zrobić. Jeszcze raz się przeżegnał, nakreślił znak Aquili na piersi i skinął ci łapę. Tak. Tak, zdecydowanie. No dobra. I rozumiem, że wracacie. No, wracamy. Okej. Podróż z powrotem zajmuje wam no mniej więcej tyle samo czasu. A jeszcze odpalam Voxa po drodze. Mhm. Halo, halo? Odbiór. Tak, słucham cię. A, czekajcie. Robisz halo, halo, odbiór. Mhm. I w tym momencie raz, że straszne zakłócenia, ale tak monstrualne zakłócenia, że po prostu klekotanie, syczenie, bo no szum, tak jakbyś... ładnie. Tak jakby chciał ci wypalić uszy. No to wyłącza. Aczkolwiek... No. Nie, spokojnie. W końcu udaje ci się przebić. Lecz w tym czasie... słyszysz zapętlony czyjś głos w eterze. Tak jakby echo odbijające się od tych skał, lecz które nie potrafiło się sformułować, dopóki nie odpaliłeś głośnika. Słyszysz krzyk, w zasadzie płacz czyjś, który drze się, tylko nie oczy, zostawcie moje oczy. Cholera, wracamy. To był głos jakiegoś mężczyzny, trudno ci powiedzieć. Jakby w jakiejś agonii ktoś go mordował, potem zaś słyszałeś serię krzyków pełnych cierpienia oraz skrzeczenie jakichś ptaków. A następnie wysłyszycie w nadziei Sterna krz. Halo, halo? Odbiór? Tak, Kain, słyszymy cię. Słuchajcie, opakujcie swoje dupska, zbierzcie kogo się da, wchodzimy na górę. Znaleźliśmy wszystkich zaginionych, niestety już nie żyją.
właśnie próbując się do was dobić, odkryłem jakąś transmisję radiową, jakby ktoś miał zaraz zemrzeć. Chwila. Wszystkich czy nie ilu? 6, w tym jeden mały. 6. Faktycznie coś o tym przypominali. Coś jeszcze poza tymi szkieletami? Jest jeszcze jakieś zwierzę zupełnie wypaczone przez to coś, co tam jest. W ogóle to miało wielką bliznę zamiast oczu. Pocięte, strasznie ranne, nawet nie próbowało uciekać, walczyło, widziało bez oczu. Jaki też miało krew czerną jak smołę. A czy ona była może przegnita? Też tak wyglądało. W tym momencie Kaspar powtarza sobie. Chłopcy do piersi swych tulą zginie. Biada ich sercom. Krew w nich przegnije. Dobra, bierz kogo się da, idziemy. No kogo się da? Mogę wziąć tylko Wilhelma. No kto z nami tam pójdzie? Mam prosić tego Szlena, żeby z nami poszedł? Ej, patrzymy wracać do Markusa. Ej, Lamarcus, weź tam poleć, żeby tam zezwolili wziąć kogo się da, żeby tutaj szybko ruszyć, bo tam ktoś jeszcze jest. Pilne. Ale jak kogo się da? Przecież tam ludzie są potrzebni do kogokolwiek. Kogokolwiek, kto da radę strzelać. No dobrze. Sytuacja pilna. Mogą robić to później. Cokolwiek tam teraz robią. No dobra. Po czym podaję wam na Markusa. Teraz proponowałbym, żebyśmy tutaj skończyli. Bo już jest późno. I na kolejnej sesji przejdziemy do... No, okiełznania, o co tutaj wszystko chodzi, tak? W waszych odkryciach na wzgórzach. No dobrze. Czy ktoś jeszcze ma właśnie jakieś deklaracje na przyszłą sesję, żebyśmy sobie pamiętali, co kto chce zrobić, tak? Na pewno będę szukał kontaktu z tą kobietą wdową. Jeszcze będę sprawdzał, studiował te plany, jakie zostaną przekazane. Okej. Dobra, to tak w skrócie. Jeżeli chodzi o ludzi, których się Lamarckowi uda zorganizować, to jest około tuzina... Dwóch jeszcze, powiedzmy, tych obstawy murowej. Ściągną, ale no skoro wy tak każecie, ale tak jak mówię, no, Nadzieja Sterna to nie jest zbrojna placówka, więc oni nie mają specjalnie ludzi do poświęcenia, tym bardziej, że muszą się chronić. Ale jeszcze 10 takich, powiedzmy, chętnych przysłużyć się, takich bardziej bojowych Ashlenów, czy to z jakimś pistoletem, czy to z jakąś strzelbą, się zorganizuje, tak? A powinno starczyć, powinno. Okej. No to możemy tutaj skończyć i do zobaczenia na kolejnej sesji.